Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. Dzięki za wielką falę subów, która po wczorajszym odcinku przyszła, także bardzo dziękuję wszystkim tym, co subskrybują. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Intelem i piątką 12600K, procesorem, który jeszcze nie był na przeciekach żadnych wydajnościowych, ale też jakby dzisiaj miałem większą refleksję nad tą premierą, która nadchodzi, nad tym, jak będą wyglądać te procesory. Mam kilka przemyśleń co do tego, jak będzie ta rywalizacja AMD-Intel wyglądać na przestrzeni być może kolejnego, na pewno roku, a może kolejnych lat. No bo cóż, zapowiada się na to i na podstawie tych właśnie testów tegoż Intela 12600K, który przypominam, 6 rdzeni mocnych Golden Cave z włączonym Hyper Threadingiem, czyli 12 wątków. Jakby tutaj tak jak i piątka, ale do tego dochodzą 4 rdzenie Grace Moore, słabe. Z tego co tutaj wyszło z tego benchmarku, to było w Ashes of Singularity, no to maksymalnie mocne rdzenie boostują na wszystkich do 4,6 GHz, a te słabsze, czyli 4, na wszystkich rdzeniach do 3,2 GHz, więc ma on 10 rdzeni, coś jak i 9, 10 generacji oczywiście, bo 11 generacji zaliczyła regres, natomiast no, rozpędza się całkiem nieźle. Według tego testu był prawie tak mocny, więc nie tak mocny jak i 9 10 generacji, bo 3% stracił do i 9 10 generacji, ale za to zaliczył w innym teście dystans do Ryzena 5 5600X prawie 30%, więc podobny wynik jak miało to miejsce w przypadku i9, który już jakiś czas temu ten wynik wyciekł i ja Wam o tym mówiłem. Tam były pewne wątpliwości co do tego, jak ten test został przeprowadzony, a właściwie do samego benchmarku Ashes of Singularity, który z 16 wątków został zaktualizowany do 24 wątków, więc ewidentny krok, czy też ukłon w kierunku Intela, ponieważ był on tam porównywany z Ryzenem 5 950X, który ma 32 wątki, a nie był w stanie rozwinąć skrzydeł w pełni, ponieważ no w pełni tylko się rozwijała ta i9. I tam no były te wątpliwości co do tego, jak ten test wyszedł i czy on w ogóle był przeprowadzony rzetelnie. Tak tym razem tutaj mamy i5, która no wątków ma mniej, czyli rywalizując z Ryzenem 5600X już nic nie jest przez sam benchmark ograniczone. Natomiast pamiętajmy i oczywiście to jest jakby takie troszeczkę podsumowanie, zanim przejdziemy do tych innych rozmyślań, że te benchmarki tak naprawdę to wszystko wyjdzie. Za miesiąc będziemy już wszystko wiedzieć i teraz sobie takie domysły trzaskamy co do tego, jak za miesiąc będzie wyglądała wydajność procesora. Wielu rozsądnych by powiedziało, zostawmy to, za miesiąc się okaże. Jednak miesiąc to nie jest jakiś tam długi czas, żeby, wiecie, nie wiadomo jak się tym jarać, ale właśnie o to chodzi. My, ja na tym kanale, wiele osób interesujących się technologią właśnie takimi rzeczami się jara. Takimi rzeczami, takimi przeciekami, takimi nowinkami i chociaż trzeba podchodzić do tego z dystansem, no to jednak tym się jaramy. Wygląda na to, że, no i właśnie, teraz ta głębsza rozkmina. Wygląda na to, że Arder Lake Zena 3 pokona pod każdym względem. I dziewiątka wygra z 5950X, czy pod każdym względem, to jeszcze zaraz do tego przejdziemy. Wygra z 5950X, i piątka wygra z Ryzenem 5, i siódemka wygra z Ryzenem 7, zarówno w teście jednowątkowym, jak i wielowątkowym. Czasami jak teraz będziecie mieli cięcia, ale to nie dlatego, że muszę coś sobie przypomnieć, tylko jak się Draco rozszczeka, bo słyszy coś na korytarzu, to po prostu nie przekrzyczę go. Nie ma bata, po prostu 55 kg psa i nie wygramy z nim. Więc cóż, miejmy nadzieję, że już nie będzie szczekał. A teraz wróćmy do naszych rozważań o tym, że Intel no jakby wygra na każdej płaszczyźnie z Zenem 3. Ale czy to jest coś, co jakby, znaczy wiadomo, odtrąbić sukces można. Natomiast po praktycznie roku od wyjścia Zena 3, po dwóch czy nawet trzech generacjach rywalizacji z Zenem 3, no bo z Zenem 3 rywalizowała 10 generacja, później 11 i teraz 12. To są trzy tak naprawdę generacje rywalizujące, no może nie dokładnie z tym samym, bo jakby 10 była jeszcze odpowiedzią na Zena 2.
no to Intel musi wyjść na prowadzenie. To nie jest tak, że oni mają teraz jakąś inną opcję, zrównać się z Zenem 3, być o podobnej wydajności. Nie. Nie ma szans. 11. generacja mogła się jeszcze w takie przepychanki bawić. 12. generacja musi pokonać Zena 3 na każdym polu. Jak to będzie z ceną i dostępnością, to jest to pole, które niestety jest wielką niewiadomą i poddaje pod wątpliwość, czy faktycznie na każdym polu 12. generacja pokona Zena 3. Najczęściej jest tak, że najnowsze procesory jednak przegrywają, jeżeli chodzi o stosunek cena-wydajność. Podobnie jak Zen 3 przegrał z 10. generacją, pomimo iż był mocniejszy, no to wycena tych procesorów Ryzenów 5, 7 i 9 zdecydowanie była gorsza od 12. generacji, no przepraszam, 10. generacji Intela. Tak teraz Intel nie ma najmniejszego, że tak powiem, najmniejszych wątpliwości nie możemy mieć co do tego, że Intel musi wygrać z AMD. To byłby wstyd, jakby 12. generacja oddawała pola w grach. Wielowątkowo to jest jeszcze wątpliwość, ponieważ ten potwór, jakim jest 5950X, może mocno powalczyć. I tutaj Intel cały czas może się niestety spotkać z jakąś tam ścianą, bo te testy, które teraz mamy, pokazują, że ta wydajność jest blisko. No jest blisko, wręcz 24-wątkowy Intel dogania, przegania Ryzena 5 5950X, ale wystarczy, że AMD wypuści Ryzeny z 3D cache'em i wydaje mi się, że może być różnie, jeżeli chodzi o tą wielowątkowość, natomiast 3D cache raczej pomaga tutaj w grach, bo one lubią więcej cache'a. Natomiast te czasy troszeczkę gier, które bardzo fajnie korzystały z pamięci cache, mijają. Tytuły AAA już tak mocno nie korzystają z pamięci cache, dlatego też na pokazie prasowym raczej były gry e-sportowe. Starsze tytuły, które śmigają na technologii naprawdę sprzed wielu, wielu lat i która lubi ten dostęp do tej szybkiej pamięci procesora. A więc tu Intel nie ma, no i mówię to już któryś raz, musi wygrać z AMD. I co dalej? Intel wygrywa z Zenem 3, co musi się stać, bo byłby wstyd, jak to była. Powtarzam, to już wiem, ale to byłby wstyd. I dlatego dopiero następny rok, 2022, końcówka, generacja 13 kontra Zen 4, gdzie prawie na pewno wiemy, że to nastąpi. Czy wynikną jakieś opóźnienia w wyjściu któregoś z tych procesorów? Możliwe. Może Intel się nie śpieszyć, może poczekać na wyjście Zena 4 i dopiero wtedy uderzyć 13 generacją. Chyba że wcześniej AMD tak dobrze przywali tymi 3D cache'em, że jakąś tam przewagę albo dystans skróci do 12 generacji, wtedy Intel będzie chciał budować tą przewagę generacją 13. Ale wydaje mi się, że najpierw zobaczymy Zen 4, czyli no, najnowsze Ryzeny na podkładce M5 i na podstawce, podkładce, podkładkę to mam tutaj, na podstawce M5 z DDR5. I dopiero później będzie szykował kontrę w postaci 13 generacji. Natomiast koniec końców to będzie ta ciekawsza rywalizacja. Bo dopiero wtedy zobaczymy, co tak naprawdę nowa generacja procesorów potrafi. Intel wygrywa z AMD teraz, znaczy czy wygrywa, taki to jakby będziemy mogli w stanie powiedzieć dopiero za miesiąc, ale jak nie wygra, no naprawdę Będzie to bardzo, bardzo martwiące. Wygrywa wprowadzeniem nowej technologii. Na ile DDR5 wpłyną na tą przewagę, to zobaczymy, bo już wiemy, że będą dostępne płyty główne zarówno z DDR4, jak i DDR5, więc będzie można to sprawdzić. To nie będzie tak, że będzie można powiedzieć Intel wygrywa, bo DDR5. No nie, będą płyty główne z obsługą DDR4 i jak najbardziej będzie można porównać te procesory do siebie z takimi samymi pamięciami. Natomiast w przyszłym roku już te technologie rozbujają się na dobre i wtedy tak naprawdę dostaniemy ten prawdziwy pojedynek między tymi dwoma firmami. No i wiecie co, ja Wam powiem tak, fajne są te pojedynki, bardzo mi się to podoba, zwłaszcza podoba mi się to teraz, gdzie dzięki Wam, dzięki temu, że mam coraz więcej subskrypcji, powoli zyskuję dostęp do tych technologii bardziej przystępnie niż miało to miejsce kiedyś. Oczywiście ten dostęp nie jest jeszcze dobry i nie jest na poziomie tych wszystkich YouTuberów, którzy mają wiele, wiele więcej subów, ale mam nadzieję i będę na to pracował, żeby ten mój dostęp do tych wszystkich technologii się poprawiał.
I to mnie cieszy. Natomiast co w przypadku zwykłych użytkowników, którzy dostęp do tej technologii mają tylko poprzez to, że zwyczajnie wydają pieniądze? Jest to na plus ta przepychanka pod takim względem, że procesory tańsze, nie te i siódemki, i dziewiątki, tylko i piątki, i trójki bardzo mocno zyskują na mocy. I tak naprawdę zaczyna to wyglądać tak, że te procesory są już procesorami typowo do gamingowych w większości maszyn. I 7, i 9 zaczynają być, a zwłaszcza i 9, i Ryzen 9 też, zaczynają być procesorami już albo do maszyn roboczych, albo dla największych takich do ekstremalnych maszyn gamingowych. Nie tych takich zwykłych, przeciętnych, które tak naprawdę zupełnie do wszystkiego wystarczają. I to jest na plus tej rywalizacji dla każdego użytkownika, który kupuje komputer. Natomiast drugą stroną medalu jest to, że nie wiem jak Wy, ale ja zauważyłem, że cała ta rywalizacja i nie wiem na ile jest to spowodowane rywalizacją, bo to też nie jest coś, co możemy powiedzieć, że jest to tylko i wyłącznie spowodowane rywalizacją tych dwóch firm. Podobnie jak nie możemy powiedzieć z całą stanowczością, że gdyby nie AMD, to nadal byśmy mieli 4 rdzenie 8 wątków maksymalnie w i7C. Nie możemy tego powiedzieć. Tak, to co teraz powiem, czyli że ta rywalizacja przyniosła nam wzrost cen procesorów, też nie możemy z całą stanowczością powiedzieć, bo nie wiemy, czy to nie jest wzrost cen produkcji, jakieś inne rzeczy, które dzieją się na świecie, ograniczenie w dostępności materiałów, coraz droższe materiały, coraz droższe metody produkcji. Sami widzimy to też na co dzień, idąc do sklepu, że ceny rosną i ta inflacja globalna, jak ona wpłynęła na ceny produktów. Fajnie byłoby to kiedyś jakoś określić. Jeżeli nikt tego nie zrobi, to mam nadzieję, że ja kiedyś będę w stanie, będę miał zasoby, żeby to sprawdzić, na ile inflacja globalna, wzrost cen, a na ile właśnie ta rywalizacja pomiędzy tymi producentami, że tak bardzo się do siebie zbliżyli, wpływa na to, że rosną ceny. No bo wiecie, to jest całkiem logiczne. Skoro wypuszczamy lepszy produkt, mocniejszy produkt, wypuśćmy go drożej. Może nie dużo, może stówę, dwie drożej, ale zawsze wypuśćmy go drożej niż konkurencja. Potem następny producent przychodzi ze swoimi procesorami i mówi, no to skoro ja znowu zrobiłem lepsze niż tamci, no to znowu lekko dźwignę cenę. No bo przecież jaki sens i logika jest w tym, żeby procesory, które są lepsze i wydajniejsze, były tańsze? No nie ma, więc zrobię droższe. Tą sytuację widzieliśmy na przykład na przykładzie Zena III, który przyszedł, pokazał, że pod względem wielowątkowości i wydajności w grach jest lepszy, więc będę droższy, tak? W końcu czas zacząć być tym bardziej prestiżowym produktem. Skoro oferujemy lepszą wydajność, bądźmy też drożsi. Wcześniej AMD wygrywało wyceną, tak? Nie przychodziło i mówi, patrzcie, mamy pod każdym względem lepszy procesor od Intela, a na dodatek tańszy. Nie, AMD było tańsze, kiedy przychodziło i mówiło, mamy więcej rdzeni i lepszą cenę. To trwało przez 3 generacje Ryzenów, a potem przyszli i powiedzieli, mamy więcej rdzeni, mocniejsze procesory, ale za to też droższe. I tak samo będzie w przypadku Intela. Intel przyjdzie z 12 generacją. Właśnie tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, jak będą wyglądać ceny, ale stawiam, że tak właśnie będzie. Powiem, mamy mocniejsze procesory, więc płaccie za nie więcej. To zobaczymy. Jeżeli i piątka będzie kosztować, i tutaj mam nadzieję, mniej niż Ryzen 5, tam ta rywalizacja będzie dobrze wyglądać. Ale i dziewiątka prawie na pewno będzie kosztować więcej niż Ryzen 9, zwłaszcza 5900, nie 5950X. Zobaczymy, jak tutaj będzie z 5950X. Natomiast i siódemka też stawiam, że będzie droższa od Ryzena 7. I czy będzie droższa w dniu premiery Ryzena 7? To jest kluczem, bo czy będzie droższa teraz w sklepach? No to tutaj bym się nie dziwił. Ryzen 7 jest już ponad rok na rynku. Można by powiedzieć, Ryzen 7, jakby Zen 3, stary produkt. Można w końcu zrobić go tańszego, więc trzeba porównywać ceny z dnia premiery. I tutaj się zastanawiam na tym i tutaj będziemy sobie o tym rozmawiać w nadchodzących dniach, tygodniach, miesiącach, jak te ceny będą się kształtowały właśnie w dniu premiery. O ile
Intele 12 generacji będą na przykład droższe od Zenów 3 czy Inteli 11 generacji z dnia premiery. No bo to, że nowy procesor, nowy produkt wydawany teraz jest droższy niż produkt, który od pół roku czy od roku jest już w sklepach, jakby wysycenie, ten podatek od nowości i stany magazynowe, to wszystko się uzupełniło, to wszystko przeminęło i teraz można się już bawić cenami. No to jest logiczne, że najczęściej te procesory będące już w sklepach są tańsze. I tak właśnie było z 10 generacją. 10 generacja nie od razu była tak świetnie wyceniona na starcie. Ona po prostu z czasem zrobiła się naprawdę świetnie wycenioną generacją procesorów. Cóż, taka rozkmina mnie dopadła, że no właśnie, jak wy sądzicie? Dajcie znać, czy ta rywalizacja tych dwóch producentów, na ile właśnie, albo na ile wzrost cen jest podyktowany światową inflacją, a na ile rywalizacją? Dajcie znać, po prostu ciekawi mnie to, jakby mam taką rozkminę i to wymaga jakby takiej głębszej analizy. Wielu z Was ma takie informacje, czy to z racji wykonywanej pracy, czy też z racji tego, że jakieś tam elementy właśnie tego rynku zbadaliście i po prostu o tym wiecie. No bo wiadomo, nikt nie jest alfą i omegą, czy też Wikipedią. No a fajnie kolektywnie gromadzić wiedzę, dlatego ja tak lubię czytać Wasze komentarze i sam gromadzić tą wiedzę z Waszych komentarzy. Nie wszystkie komentarze są mądre, ale całe szczęście taką mamy tutaj fajną społeczność na kanale, że jednak znaczna większość komentarzy jest merytoryczna i ciekawe rzeczy wnosi. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję też za dzisiejszy odcinek. Widzimy się jutro w kolejnym, który już mam gotowy. Całkiem ciekawy odcinek, powiem Wam szczerze. No i cóż, do zobaczenia, oczywiście miłego dnia, a właściwie już teraz wieczoru, bo znowu mamy spóźniony odcinek wieczoru, nocy, a następnie dnia, jak ktoś to ogląda dopiero dnia następnego, Wam życzę miłego weekendu, no i widzimy się oczywiście jutro w kolejnym filmie. Cześć!